Dobra. O czym będzie ten klub? O Jezu, o czym będzie ten film? Neuroklub to tak naprawdę te ludzie, które tworzą ten rdzeń. To jest jakby ta cała dusza, która tutaj przyjechała, albo nawet może ktoś nie przyjechał, albo po prostu tam jest. I moim zdaniem właśnie ten filmik będzie o tej duszy neuroklubu, o tym jakby takim rdzeniu, które akurat tworzy to miejsce, tworzy tą społeczność, o tej takiej różnorodności, bo sobie jak dzisiaj łaziłam, tak ludzi męczyłam pytaniami, kim są w ogóle, co robią, tak się okazało, że było bardzo dużo fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, naturoterapeutów, masażystów, w ogóle ludzie niezwiązani z fizjoterapią, ale tak czy siak coś ogólnie tutaj robią i łączy ogólnie ich coś, a łączy ich tak naprawdę przede wszystkim rozumienie tego, jak pracuje to ciało, jak z tym ciałem można pracować, jak można pracować z własnym ciałem i sobie samemu pomagać. Oczywiście ktoś może pracować neurodiagnostyką, ktoś może pracować tylko powiedzmy masując, ale tak czy siak każdy ma z tyłu głowy to rozumienie, że my jesteśmy czymś trochę więcej niż po prostu kolano, biodro, głowa, brzuch, tylko my jesteśmy jakby taką jedną całością i właśnie do tej całości staramy się podejść. I właśnie moim zdaniem akurat ten filmik będzie o tej całej barwie, o tej duszy neuroklubu. Dobrze, czym się zajmujesz, Patryku? Fizjoterapią. A studiujesz czy już pracujesz? No studiuję jeszcze niestety, ostatni rok. W roku? Piąty. Kamil, czym się zajmujesz? Jestem naturopatą. Jesteście fizjoterapeutkami, prawda? Studentkami. Studiujemy jeszcze. Studiujecie. Czwarty rok. Wow, super. Aktualnie studiuję kognitywistykę, jestem na trzecim roku. A powiedz mi, ogólnie od dawna jesteś w neuroklubie? Od października. I ty jeszcze jesteś studentem fizjoterapii, nie? Jeszcze jestem, tak, na trzecim roku. Agnieszka, kim jesteś zawodowo? Jestem fizjoterapeutką i trenerką personalną. Bardzo dobrze. Tutaj z tego pola terapeutycznego to zajmuję się masażami. Lomi-lomi i tajskimi twarzy i stóp. Super. A tak ogólnie w życiu? Zarządzaniem ruchem lotniczym. Czym? Czym w ogóle dla Was jest neuroklub? No po pierwsze to jest oczywiście źródło dużej, ogromnej wiedzy, tak? Mhm. Ale też miejscem, gdzie możemy sobie pogadać z innymi terapeutami, znaleźć osoby, z którymi możemy popracować, no ponieważ jesteśmy początkujące. Zdobywać doświadczenie też u nich, jakby tutaj tak. Też zdobywać doświadczenie. Na przykład dzisiejsze warsztaty, które się odbywają, dotyczą tego, czego się uczymy i pracujemy właśnie w parach, w trójkach i to jest super, że możemy się nauczyć właśnie zdobyć to doświadczenie, które jest kluczowe i poczuć, jak to naprawdę działa. A nie tylko znać to z teorii. Wydaje mi się, że nawet z takiego jednego szkolenia typu neurokręgosłup, gdzieś tam na drugim roku jak go robiłem, to więcej wiedzy wyniosłem niż po dwóch latach studiów. Brzmi to abstrakcyjnie, ale tak jest. Daje mi dużo wiedzy, tak, dużo takiego bycia z tematem, ogólnie rzecz biorąc, człowieka, struktury, emocji, także jakby podejścia do człowieka. Za co ty ogólnie doceniasz to miejsce? Tak jak mówiłam, to jest takie miejsce, w które jak się raz wejdzie, to się z niego nie chce wyjść. To jest taka grupa ludzi, z którymi możesz porozmawiać na wszystkie tematy. To jest jak taka fizjorodzina. I powiedz mi, jak tobie ogólnie to ten neuroklub pomógł z pracą z pacjentami? Kurde, mega. Mi się w ogóle ostatnio przyszedł taki cytat do głowy, znaczy sam go wymyśliłem, że studia to jest jak stanie w korku, nie? A neuroprojekt jest normalnie jak autostrada. Serio, jak pierwszy raz tutaj takiego kopa dało, nie? Szczególnie w ogóle pokazanie tych możliwości, nie? Jak tobie pomóc neuroklub w twojej pracy? Co tobie dodał? Dodał mi troszeczkę odwagi, pomógł mi nabrać troszeczkę takiej świadomości, jak rozpocząć też swój gabinet. Fajnie zostało to przedstawione w świetle dziennym, co brakowało takich tematów oczywiście normalnych, jeżeli chodzi o nasz rynek, prawda? Czy pomaga tobie neuroklub w prowadzeniu swojego gabinetu? Tak. A w czym on? Ja odkąd zrobiłam nic, to ja w ogóle niczym innym prawie nie pracuję. Powiedz mi, czym jest ta diagnostyka, neurodiagnostyka, inna od tej diagnostyki, którą ty gdzieś na przykład miałeś na studiach, na innych szkoleniach? A przede wszystkim jest celowana faktycznie w problem. To nie jest takie szukanie po omacku, tylko nieraz znajdujemy miejsca, które teoretycznie są oddalone od tego miejsca, które jest problematyczne. I to miejsce właśnie wymaga uwagi i opracowania, żeby odnieść sukces.
Ja mam wiele sukcesów takich, że przyszedł do mnie klient stricte na trening, ale widzę, że no, tam nam nie działa to, co trzeba. Szukam sobie nitem, co nie działa, co go zaburza. Naprawiam go, albo ją, tą osobę praktycznie od razu w trakcie treningu. I zaczynamy ćwiczyć dalej i od razu mam efekty. Od razu jest inna jakość tego ćwiczenia. A jak widzisz, jakie jest połączenie fizjoterapii i naturoterapii? Dużo metod i technik się z sobą samodzielnie przeplata. Mhm. Zależy od intencji chyba terapeuty. Okay. Jak przedstawia to w danym świetle, jak chce to szerzyć. Wydaje mi się, że każdy terapeuta jest w porządku, jeżeli pomaga i nie szkodzi. Ogólnie to by się podoba, że te wszystkie ludzie robią to teoretycznie właśnie z takim samym podejściem jak ty, tak? Tak, dokładnie. Albo nawet niekoniecznie to, że robią wszyscy, bo wiele osób pracuje też jakoś inaczej, tak? Hipnoterapia, nie hipnoterapia, jakieś takie. Ale to jakby bardzo często na szkoleniach fizjo jest to, że inne metody są tak jakby te złe, nie? A tu jest coś takiego, że nie ma. Każda metoda jest dobra. Dokładnie. Jak uważasz, czy osoba, która nigdy nie pracowała nitem, odnajdzie się w neuroklubie? Zdecydowanie. A w jaki sposób? Co ona tutaj na siebie może wynieść? Można się dużo nauczyć, podłapać. Zresztą nawet jakby ktoś chciał pójść na kurs, to jest dobre wprowadzenie, bo można zobaczyć, jak to działa, na czym to polega, czy w ogóle chce się tym pracować, czy się nie chce tym pracować. Ja tak poszłam w sumie w uroginekologię, bo fajnie. Ale nie widziałam tego, jak to działa wcześniej. Mhm. A tutaj jest ta możliwość. Właśnie możesz zobaczyć, jak coś działa, zanim w to pójdziesz, zanim zaczniesz tym pracować. No i spodoba ci się, albo ci się nie spodoba, ale na pewno się spodoba. Czy różni ludzie się tutaj odnajdą i czy byś polecił to różnym osobom? W sensie różnym, wiesz, z branży terapii oczywiście, ale pracujących różnymi metodami. Kurczę, na pewno, bo przede wszystkim nit jest mega uniwersalny, nie? I nieważne, co kto lubi robić, czy jeden lubi może bańki stawiać, inny po prostu trochę pomasować i tak dalej, to jednak diagnostyka to jest taka podstawa, nie? Mhm. I to jest super, że myślę, że kimkolwiek tutaj ktoś nie pracuje, to jest must have, nie? Ogólnie jesteśmy świadkami, moim zdaniem, w Polsce, bo jakby nie znam jak tam w innych państwach, jak szybko i prędko się rozwija fizjoterapia. Jak dużo można z jednego zawodu zobaczyć po prostu różnych odłamków. Uroginekologia, ktoś sobie rozszerzy, idzie w osteopatię, ktoś sobie rozszerzy, idzie w neuroterapię, w medycynę chińską, w kinezjologię. I co jest akurat niesamowitego, że w tym neuroklubie, moim zdaniem, spotkał się cały sok fizjoterapii. Akurat dużo tych ludzi, które teraz tak naprawdę tworzą przyszłość fizjoterapii. I moim zdaniem bardzo dobrze być w takim miejscu i właśnie tworzyć tą historię, bo w dużej mierze ogólnie od nas zależy, w którą stronę pójdzie ten zawód i warto zrobić by tak, żeby ten zawód poszedł jak najwięcej ogólnie w pomoc ludzi. A wiemy same, że jest komu pomagać. Ode mnie tyle.